Cztery oczy. Poranna rozmowa Radio Opole. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Przeczytałem właśnie w sieci, że kilka godzin temu w Singapurze zadziała się historia. Czy rzeczywiście? Absolutnie. Bez dwóch zdań. No, wydarzenie przełomowe, historyczne. Już sam fakt, że doszło do spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych z przywódcą Korei Północnej, już jest historyczny, a dwa, że to spotkanie przebiegło w tak owocnej, wydaje się, można sądzić, atmosferze, no może tylko powodować to, że absolutnie mówimy tu o historycznym wydarzeniu. Skupmy się na tym, na pierwszej części pana zdaniu. Dlaczego to jest takie ważne, że oto spotyka się prezydent Stanów z prezydentem Korei Północnej? Ponieważ jeszcze w historii świata takiego spotkania nigdy nie było od momentu powstania Korei Północnej. Ja przypuszczam, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie spotkał się także z przedstawicielami wielu, wielu innych państw. Oczywiście, aczkolwiek ci przedstawiciele wielu, wielu państw nie dysponują arsenałem nuklearnym i nie są w stanie wojny od ponad 50 lat. Dziękujemy za te wyjaśnienia. A proszę powiedzieć, co z tego może wyniknąć? Tutaj jednak byłbym ostrożny niż wielu komentatorów już na szybko komentujących właśnie wydarzenia z minionej nocy, bo tak naprawdę będziemy czekać na briefing prasowy jeszcze z około 2 godzin, bo około godziny 10 tak. Czasu polskiego ma być ostateczne podsumowanie i wystąpienie obu prezydentów. Bo wyjaśnijmy, że do spotkania w Singapurze doszło o godzinie 3 polskiego czasu, trwało około 45 minut, ale jeszcze nie podano szczegóły. Będą one podane za 2 godziny tak w konferencji jest. Prasowej. Tak jest. I tutaj jednak byłbym ostrożny, ponieważ no, jak stare przysłowie mówi, pierwsza jaskółka wiosny nie czyni. Na pewno jest to milowy krok być może w denuklearyzacji Korei Północnej, na pewno w zmianie sił w rejonie Azji i Pacyfiku, ale do tego jest jeszcze bardzo, ale to bardzo długa i żmudna droga, którą będą już wyznaczać dyplomaci i negocjacje już na szczeblu dyplomatycznym, które będą trwały prawdopodobnie no, dosyć długo. Ale też z tych wszystkich uśmiechów, które temu towarzyszyły, z tych wszystkich gestów grzecznościowych, z tej okejki, czyli kciuka wzniesionego do góry przez prezydenta USA, należy wnioskować, że spotkanie przebiegło w duchu jakiegoś porozumienia? Raczej tak, zdecydowanie tak. No, różnie mówiono przed spotkaniem Trumpa z Kim Jong-unem. Różne scenariusze pisano tego spotkania, mogły być scenariusze negatywne. Sam Trump mówił, że jak się zdenerwuje, to po minucie przerwie spotkanie oczywiście, i wyjdzie. Nawet patrząc na to, że to spotkanie początkowo było odwołane. Miało tak. Do niego nie dojść, a jednak podobno doszło. Kim błagał na kolanach, żeby Trump się z nim tego spotkał. Nie wiemy, aczkolwiek biorąc pod uwagę właśnie osobowość obu przywódców, no mogliśmy się tutaj spodziewać absolutnie, absolutnie wszystkiego. A jaka to jest osobowość? Cholerycy? Cholerycy, no... Działalność Donalda Trumpa nawet na ostatnim szczycie G7 no, pokazuje, że jednak w polityce międzynarodowej ten człowiek jest może nie, że nieobliczalny, ale no, trudny do przewidzenia. Nerwany. Zdecydowanie. Ale właśnie jeszcze przecież niedawno tenże Trump nazwał Kim Jong-una rakietowym człowieczkiem, groził uwolnieniem ognia i furii, czyli po prostu wojną, która zapewne tak, przekształciłaby się w nuklearną. Skąd teraz taka zmiana nastrojów? To jest dyplomacja, to jest do tego stylu uprawianie właśnie polityki Stanów Zjednoczonych. Proszę sobie przypomnieć, co mówił Donald Trump odnośnie bombardowania Syrii i inteligentnych pocisków, które, i nowych inteligentnych pocisków, które będą spadać na rosyjskich żołnierzy. Proszę nam przypomnieć. No właśnie straszył Władimira Putina, że na Syrię spadną nowe, inteligentne pociski, które no, jakby też trafią w żołnierzy rosyjskich znajdujących się na terytorium. A może dyktatorów trzeba czasami postrażyć? Ostrym językiem, który oni tak, zrozumieją. Tak, ale no tutaj przypominam też, czym nazywał, kim nazywał Kim Jong-un Trumpa. Stetyczałem jakimś cholerykiem, czy Jamolem też go bodajże tak przezwał. To jest taka no, gra dyplomatyczna. No, biorąc pod uwagę sytuację i zaognioną sytuację wokół Półwyspu Koreańskiego w zeszłym roku, gdzie faktycznie to widmo wojny było najbliższe od iluś tam lat, no tego typu, że tak powiem, pyskówki w arenie międzynarodowej już na nikim nie robią wrażenia. Pójdźmy inną ścieżką. A co by było, gdyby prezydent Trump rzeczywiście uwolnił ten ogień i furię, bo tak się jego plan nazywał, i po prostu zechciał zgnieść militarnie małą przecież w końcu Koreę Północną, rozprawić się z tą dyktaturą, zabrać jej tą broń nuklearną siłą, wejść tam,
zrobić nie porządek. Nie wierzę, że mimo swoich zapowiedzi Donald Trump by się na to zdecydował. Jednak za Donaldem Trumpem stoi cała masa administracji wojskowych, doradców, którzy wiedzą, że to inaczej. By sobie nie pozwolili. Czym mogłoby grozić taka interwencja? Czy konfliktem regionalnym to jest oczywiste. Być może przekształciłoby się to w konflikt światowy, aczkolwiek no tutaj nie przesądzajmy o tym. Na pewno by się to wiązało... Nie, ale skoro mówimy, że to spotkanie ma tak wielką historyczną wagę, no to widocznie czemuś zapobiegło. Czemu? Nie będę mówił, że ono zapobiegło konfliktowi, ponieważ no, sytuacji konfliktowych na Półwyspie Koreańskim w ostatnich kilku latach było dużo, szczególnie już po otrzymaniu władzy, przejęciu władzy przez Kim Jong-una, więc gdyby wojna miała wybuchnąć, ona wybuchłaby wcześniej, tak? To spotkanie jest historyczne przede wszystkim z tego powodu, że spotkał się prezydent Stanów z przywódcą Korei. Dwa, że jeżeli ono przebiegło w tak dobrej atmosferze, to jest szansa na faktyczne pokojowe rozwiązanie tej sytuacji patowej, czyli denuklearyzację Korei Północnej. Dobrze, a proszę nam powiedzieć, czy Kim Jong, czy Kim zgodzi się na likwidację swojego nuklearnego arsenału, na który przecież ta dynastia, jego ojciec pracowali kilkadziesiąt lat przy niesamowitym wysiłku całego społeczeństwa, które głoduje, haruje, nie zna uciech świata, ma wyprane mózgi i co, i nagle... W moim odczuciu... Nagle koreański dyktator odda tę broń? W moim odczuciu całkowicie tej broni nie odda, ponieważ jest to no, as w rękawie, jego żelazna polisa bezpieczeństwa, którą on zawsze może zagrać. Jeżeli coś mu się nie spodoba, zawsze może powrócić do tej twardej retoryki, właśnie stawiając i strasząc region atakiem nuklearnym. Czyli jeżeli nie odda według pana tej broni, no to spotkanie będzie tylko kurtuazją, niczym nie, więcej. Nie, tutaj Kim Jong-un ewidentnie chce zbliżyć Koreę Północną do świata. Kim Jong-un nie jest głupim politykiem. On jest poza tym, że jest wykształcony na zachodzie, przecież pobiera nauki w Szwajcarii, zresztą sam fakt, że rozmawiał z Donaldem Trumpem po angielsku, prawda? Pol Pot też był wykształcony na Sorbonie. Oczywiście, że tak. No, zarżnął swój naród. Oczywiście, panie redaktorze, bez dwóch zdań, ale no nie można odmówić braku wiedzy i takiego sprytu Kimowi. I dlatego uważam, że on zgodzi się na pewne ustępstwa, zredukuje swój program nuklearny, ale na chwilę obecną, moim zdaniem, nie odda absolutnie arsenału nuklearnego w całości, tym bardziej, że jest za wcześnie, aby tak daleko idące sądy móc mówić. Panie doktorze, ktoś, kto teraz nas słucha przy śniadaniu, w spokojnej, dostatniej, słonecznej dziś nie, Polsce, pomyśli sobie, powie, gdzie Rzym, gdzie Krym, a gdzie Polska? Dlaczego oni o tym gadają? Dlaczego to jest takie ważne dla mnie, Polaka, opolanina? To jest ważne dla całego świata, ponieważ w polityce międzynarodowej no bardzo ważne jest, czy bardzo mocne skutki może przynieść tak zwany efekt motyla, tak? Czyli konflikt, zarzewie konfliktu gdzieś na Dalekim Wschodzie, w jakiejś dalekiej Korei, może bardzo negatywnie odbić się również na samej Opolszczyźnie, na tym właśnie, na tej porannej kawce i jajku na śniadanie. W jaki sposób? Chociażby wzrosną ceny, jeżeli gdzieś dojdzie do zagrożenia bezpieczeństwa, wzrosną ceny ropy, to może spowodować daleko idące skutki geopolityczne, tak? Czyli no, zwyczajnie może dojść do zagrożenia bezpieczeństwa. A więcej o tych skutkach geopolitycznych z moim gościem, doktorem Bartoszem Maziarzem, politologiem i specjalistą do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, będę rozmawiał w Radiu Opole 2 oraz do słuchania i oglądania w internecie. Panie doktorze, powiedział pan, że po tych rozmowach nastąpi najprawdopodobniej zmiana układu sił w Azji. Na czym ta zmiana miałaby polegać? Przede wszystkim na wzmocnieniu pozycji Stanów Zjednoczonych. Z dwóch powodów. Administracja Donalda Trumpa w sferze międzynarodowej bardzo potrzebowała sukcesu. No, poprzez chociażby zachowanie Donalda Trumpa na kilku spotkaniach międzynarodowych i jego decyzji w sferze międzynarodowej, no ten sukces udało im się osiągnąć. No to jest absolutny sukces, to dzisiejsze spotkanie. A drugim powodem jest to, że jeżeli doszło do tego spotkania, ono przebiegło w tak owocnej atmosferze, w tak przyjaznej atmosferze, no tutaj zdecydowanie najbardziej jakby skutki tego mogą odczuwać Chińczycy, którzy dotychczas byli głównym rozgrywającym konfliktu koreańskiego, tak? Oni faktycznie to była jedyna instancja, ostatnia jakby instancja, która miała jeszcze jakiś wpływ na reżim Kima.
A jaki miała wpływ? Że go powstrzymywała w jakiś sposób? W zeszłym, groźbą militarną? Nie, w zeszłym czy roku, dyplomatycznymi zabiegami? W zeszłym roku już posunęli się jakby do ostateczności, czyli groźbami ekonomicznymi, sankcjami ekonomicznymi. Z racji tego, że główny handel międzynarodowy Korei Północnej jest z Chinami, Chińczycy tutaj nałożyli ogromne sankcje i faktycznie udało się jakby przystopować zapędy Kima w tej jego negatywnej, konfliktowej retoryce, którą prowadził w zeszłym roku. Czyli należy się cieszyć i kibicować Stanom Zjednoczonym. Jeszcze raz, światowy żandarm uratował nasze bezpieczeństwo? Tak można nie, powiedzieć? Nie, tu się absolutnie nie zgodzę. Tym bardziej, że doktryna Pax Americana, czyli właśnie Stanów Zjednoczonych w roli światowego żandarma, no ona już jednak minęła. Jeszcze 20-30 lat temu moglibyśmy się w pełni tak mówić. Dzisiaj już ten świat jest tak podzielony, że no Stany Zjednoczone, owszem, starają się utrzymywać ten prym, ale nie zawsze im się udaje. No i mieliśmy tego przykłady w ostatnich kilkunastu latach, że nie udało im się, ale zdecydowanie ten szczyt należy uznać jako światełko w tunelu. Do szczęśliwego rozwiązania, do happy endu jest jeszcze bardzo długa, kręta, wyboista droga, ale nam nie pozostaje nic innego, jak zwyczajnie kibicować Stanom i całej dyplomacji międzynarodowej, bo tam również negocjować będą kraje przede wszystkim ościenne. Korea Południowa, no, jakby główny zainteresowany, prawda? Chiny, również Rosja. Najbardziej zagrożony ze strony oczywiście, Korei że tak, Północnej. Japonia, czyli sojusznicy Stanów Zjednoczonych, mam na myśli oczywiście Koreę Południową i Japonię, no jednak tam tych graczy będzie bardzo dużo. Przez co też ten proces negocjacyjny będzie bardzo trudny. Przejdźmy teraz na koniec do innego szczytu. Wspomniał pan o kilku niefortunnych międzynarodowych spotkaniach, wypowiedziach Donalda Trumpa. Niedawny szczyt G7. Usłyszałem taki komentarz, który stwierdzał, że właściwie ten szczyt G7 to jest zapowiedź rychłego rozpadu Zachodu, jaki my znamy, w jakim dobrze się czujemy. Dlaczego Zachód miałby się rozpaść i w jaki sposób? Nie wierzę w to, żeby Zachód miał się właśnie rozpaść i tym bardziej nie wiem, w jaki sposób miałby się rozpaść. No tutaj przede wszystkim propozycja Donalda Trumpa o tym, żeby ponownie dołączyć do szczytu G7 Rosję i zrobić ponownie szczyt G8. Przypominam tutaj Państwu, że Rosja nie bierze udziału w szczytach, że tak powiem, świata zachodniego od aneksji Krymu, no wzbudziła co najmniej konsternację wśród uczestników tego szczytu. Komentarze są takie. Oto kłóci się ze swoimi sojusznikami, strofuje Kanadę, swojego najbliższego partnera, a robi umizgi wobec dyktatorów, takich jak Putin czy Kim. No i to jest właśnie ta polityka nastawiona na emocjach. No, Donald Trump jest przede wszystkim biznesmenem. Tak, i on faktycznie traktuje politykę bardzo biznesowo, a nie zawsze politykę można tak kreować. Nie zawsze politykę da się w ten sposób prowadzić, szczególnie no tak w multilateralnym środowisku, jakim jest dzisiejszy świat. Jak się jego biznesowość przekłada właśnie na jego polityczne działania? Że co, najpierw pieniądz, później ideę? Nie, to może nie pieniądz, ale właśnie te jego takie bardzo często nonszalackie zachowania, chociażby teraz pokazanie tego znaku OK, prawda? No jednak Donald Trump z tym swoim brakiem ogłady wbrew pozorom w świecie międzynarodowym, w dyplomacji, no pokazuje, że on dalej jest tym słynnym Donaldem Trumpem, budującym hotele, wieżowce. Czyli jakby po prostu pokazywał okejkę kolejnemu inwestorowi, dokładnie, z którym się dogadał, dokładnie, a nie jest to gest, nie który na przykład świat, tak? Kwituje tak, ratowanie mówiąc, pokoju na tak, świecie. Tak to wygląda. Dziękuję panu za rozmowę. Naszym gościem był dr Bartosz Maziarz, politolog, specjalista do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka.